No i tak to leci. Czas zacząć dzień trzeci. Jak widać, no jest pochmurnie. Jest pochmurnie. Witam was serdecznie, ale opadów nie przewidywują. Czyli opadów nie będzie. A to dobrze. I z drugiej strony może i dobrze, że nie ma tego takiego mocnego słońca, bo w naszym wypadku, kiedy my stawiamy na oglądanie, zwiedzanie, obserwowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no byłoby to trochę problematyczne, żeby w upalnym słońcu, słuchajcie, chodzić. Gdzie idziemy? W którą stronę? Idziemy w tamtą stronę. W upalną pogodę chodzić i zwiedzać i żeby te słońce nam smaliło. Więc w sumie dla nas jest nawet całkiem spoko. Nie wiem jak to będzie z kąpielą, bo jak będzie tak zawiewało, to ja nie wiem czy ja wlazę w tą wodę i się wykąpię w tym morzu, no ale zobaczymy. No i powiem tak, no kurde, wczorajszy dzień nas naprawdę zaskoczył, mnie, Iwonę, no po prostu kosmos. Ja do tej pory jeszcze mam przed oczami ten widok tych tańczących Hiszpanów w tych strojach jakichś, może nie narodowych, ale w strojach tego regionu, Walencji i tak dalej. No po prostu kosmos, kosmos, kosmos i trzeba mieć albo dużo szczęścia, albo nie wiem, żeby akurat słuchajcie, trafić właśnie w święto Walencji. To dzisiaj jest ten dzień, święto Walencji. I z jednej strony fajnie, a z drugiej strony trochę nie fajnie. Fajnie, no bo kurde, na pewno będzie się coś w centrum działo i na pewno będą jakieś imprezy i tak dalej. Nie fajnie, bo na pewno w centrum będzie ogromny tłum. Już wczoraj był ogromny tłok i trzeba było się trochę przeciskać. Za czym wcale nie przepadam. Natomiast dodatkową rzeczą będzie problem na pewno w centrum zjeść w jakiejś knajpie. A dzisiaj mamy zamiar gdzieś coś zjeść, ale zaraz o tym opowiem. No i sklepy. Kolejny taki trochę minus. Sklepy będą. Są zamknięte. Sklepy są pozamykane i sieciówki. Natomiast w centrum oczywiście będzie pootwierane, wiadomo, no to dla nich to jest raj, dla handlowców. No ale takie sklepy na obrzeżach są pozamykane dzisiaj. Dobrze, że ja mam jeszcze coś na śniadanie, wczoraj kupionego. No bo trzeba coś zjeść, bo dzisiaj nas czeka ogromna wyprawa. Ogromna wyprawa, no może ogromna to za dużo powiedziane, ale wyprawa, bo dzisiaj opuszczamy Walencję i jedziemy kolejnym transportem hiszpańskim, bo jeździliśmy już metrem, jeździliśmy już autobusem, jeździliśmy już tramwajem. Czym nie jeździliśmy jeszcze w Walencji? Pociągiem! I dzisiaj, słuchajcie, plan jest taki, że pojedziemy pociągiem do małej miejscowości niedaleko Walencji. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, miejscowość nazywa się Culera. Czy dobrze wymawiam, nie wiem, ale tak jest napisane, to tak czytam i tak mówię. Wybieramy się do Culery, gdzie mamy zamiar zwiedzić zamek. Patrzcie, chyba na ławkę. Gdzie mamy zamiar zwiedzić zamek Castle of Culera, czy Castel de Culera. Zajść na plażę, pochodzić po tej mieścince, no i wrócić z powrotem do Walencji. Gdzie będzie pewnie tutaj w centrum od groma jeszcze atrakcji, więc zapowiada się kolejny, słuchajcie, dosyć ciekawy dzień, a jednak coś tam, jakieś bary poranne pootwierane. Coś tam można na śniadanie tapnąć. Więc nie jest tak źle, jak tam zapowiadali. No i tak słuchajcie, się zapowiada nasz kolejny, trzeci dzień w Walencji, w Hiszpanii. Walencja i w sumie i nie tylko Walencja. No bo mówię, dzisiaj będzie Culera. Jak to wyjdzie? No tak jak wczoraj planowaliśmy od razu iść szybko do Areny Byków, no i nie pykło przez te różne jakieś dziwne i ciekawe parady,
No tak dzisiaj, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy znowu te planowanie nie do końca się sprawdzi. Ale takie fajne bonusy jak wczoraj, to mogą rozpieprzyć mi plan. Ja po prostu nie mam nic przeciwko do kulery i tak jakoś dotrzemy. Patrzyliśmy już bilet, ile w jedną stronę na pociąg, 3,70, 3,70 euro, także nie jest drogo, około 15 zł chyba będzie kosztował. Więc cóż, chyba zobaczymy się najzwyczajniej w świecie już na dworcu pociągowym. Nie powiem już PKP, bo za to cały czas mi ganiacie, ale nie wiem, we Włoszech jest Trenitalia, a tutaj nie mam pojęcia, jak się nazywa ichniejsza obsługa pociągowa. W każdym razie na dworzec pociągowy i pewnie tam się już zobaczymy. Daruję wam te przejście przez miasto, bo będziemy szli praktycznie tą samą drogą, którą szliśmy już dwa razy, w pierwszy, jak i w drugi dzień pobytu, więc chyba spotkamy się na dworcu i zobaczymy bilety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle ode mnie. No i cóż, plany, a tu już słychać jakąś orkiestra, jak widać jest policji mnóstwo, no bo święto, no i tak to jest z planowaniem, no a spojrzeć trzeba, o co z tym wszystkim chodzi, a chodzi o to, że przestali grać. No to słuchajcie, dotarliśmy do stacji obsługi pociągów hiszpańskich linii. Jakich to ja nie wiem. Estacio del Nord to jest ta stacja. Wygląda całkiem ładnie. Przy samej arenie walki byków. W ogóle przejście przez centrum, to powiem wam, że jest tak pogrodzone wszystko ze względu na pewnie na mające się odbyć te uroczystości. Policji jest mnóstwo. No ale mówię, no to są kwestie wyborów, no albo to, nie można mieć wszystkiego, czas jest też ograniczony. Więc my idziemy na dworzec, jedziemy zgodnie z planem, chyba do tej małej miejscowości, no a potem pewnie wrócimy do Walencji po południu, grubym popołudniu. I na pewno jeszcze coś tutaj będzie się działo, bo to myślę, że to będą atrakcje całodniowe. Także stacja walki, arena walk z bykami, łatwo skojarzyć i zaraz spotkamy się na stacji. Jesteśmy na dworcu, bilety kupione, straszny hałas, nie wiem dlaczego, chyba coś tu remontują. Są automaty, w których można kupić bilety, ale są też, słuchajcie, kasy. My kupiliśmy w kasie bilet do kulery 4,20. Nie 3,50, ale 4,20. Może dlatego, że w kasie. No i trzeba iść do tych bramek. Do tych bramek tutaj się znajdują. Piknąć bilet, no i czekać na pociąg. Mam nadzieję, że nie zabłądzimy. A tak wyglądają pociągi podmiejskie, Renfe, tak się nazywają i takim będziemy jechać. Nasz pociąg jest o 10.40 do Grandi przez Kulerę. No dworzec z zewnątrz ładniejszy, w środku trochę gorzej. Peron czwarty, no i czekamy. Mam nadzieję, słuchajcie, że się nie pogubimy. No i jesteśmy w środku, jesteśmy w pociągu do Kulery, jakoś tak to się wymawia. No tak wygląda po prostu najzwyczajniej w świecie pociąg. Pociąg podmiejski oczywiście. Także zapraszamy na wycieczkę do Kulery. A jak nie trafimy do Kulery, to trafimy gdzieś indziej, ale zawsze gdzieś trafimy. Tyle. Jest to naprawdę przygodne. No i witamy w Kulery. Kulera, tak nazwita ta Kulera. Patrzcie na ten napis tam na górze. No powiem wam, że zapowiada się kozacka wycieczka. Bardzo kozacka. Nie żałuję już, że przyjechałem, bo oprócz morza mamy też przy okazji góry. I to jest zupełnie inna bajka niż w Walencji. No kurwa sztosik. Idziemy dalej.
No i wyszliśmy z dworca. No widok jest po prostu nieziemski. A pamiętajmy, że Kulera też ma plażę. Jest tu plaża, oprócz plaży są góry. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie. Jest jakiś autobus, chyba do centrum. Nie wiem, czy się przejdziemy z buta, czy będziemy jechać autobusem, bo to jest tylko dworzec. A my musimy dotrzeć do centrum miasteczka. No, widok i słońce oczywiście się zrobiło i to mnie rozwala. Rozwala mnie strasznie. Zaczynamy zwiedzanie Kulery. Cały czas, słuchajcie, idziemy do centrum. Jestem tak zaskoczony tym miejscem, że w głowie się nie mieści. Zobaczcie na ten napis. Kurde, niczym z Hollywood po prostu. Masakra, te góry są w zasięgu ręki, a z tamtej strony drugi jakiś pasmo gór. A sama Kulera, czy jakoś tam jak się mówi, ona leży przecież nad morzem. I my też będziemy widzieli dzisiaj plażę, więc to może być naprawdę... Słuchajcie, to może być naprawdę sztosik wycieczka. Mieliśmy do wyboru albo zostać w Walencji i oglądać ten cały festyn dzisiejszy. Stwierdziliśmy, że będzie tłok, stwierdziliśmy, że będzie dużo ludzi. I wybraliśmy tą wycieczkę do tej miejscowości, do Kulery. I ja kurde chyba naprawdę nie żałuję tego. Zobaczcie, małe miasteczko, normalnie kameralne. To są przedmieścia. Raptem do centrum 28 minut, pokazuje z buta, można podjechać było autobusem, bo wybraliśmy jednak drogę piechotą, żeby sobie trochę to miasteczko pooglądać. No i powiem wam, że robi wrażenie, no zupełnie inny klimat niż w Walencji. No ale nie ma co się dziwić, bo to miasteczko jest najzwyczajniej w świecie małe i będziemy tutaj też szukać knajpy, żeby coś zjeść, żeby nabrać sił, żeby wspiąć się na tą górę i zajść do tego zamku. Castel de Kulera, czy jakoś tak to się nazywa. Także opada mi szczena, kopara opada. A tam mamy jakiś ładny mural, widzicie? Z jakimś piłkarzem. Niesamowite rzeczy. No powiem wam, kopara opada, dosłownie. No i cóż mogę powiedzieć, także w Kulery się odbywa festyn w Walencji, także te święto nas chyba będzie prześladować i to będzie na mniejszą skalę, też będzie na pewno fantastyczne, a my idziemy jednak coś zjeść najpierw, może zdążymy, a może nie zdążymy, to się wszystko okaże, ale jestem w szoku, bo nawet tutaj to święto jest obchodzone, jakby nie patrzeć, zbiera się zgromadzenie ludzi, ale nie tyle co w Walencji i to może być bardziej uroczy, powiem wam, niż w samej Walencji, bo to jest kameralne.
jak to się mówi, słuchajcie, nie chcę, ale muszę. No i te uroczystości prześladują nas najwyraźniej, ale z drugiej strony fajnie, no bo nie sądzę, czy gdziekolwiek mógłbym zobaczyć razem z Iwoną takie uroczystości, a my dalej powoli zwiedzamy rejony Kuleri. No i zmierzamy w kierunku jakiegoś jedzenia, jakiegokolwiek. A my będziemy się kierować potem tam na górę do tego zamku. No i widoki, powiem wam, że mieścina po prostu przepiękna. Rozwala głowy, rozwala mózgi. Coś niesamowitego. No i co, siedliśmy w takim miejscu i słuchajcie, zamówiliśmy jedną porcję na wynos takiego czegoś w tymże barze, o tutaj. Nie wiem, czy to jest palea, czy jak to się nazywa, ale wygląda wykurwiście. To Iwona zamówiła oczywiście. No i ja zamówiłem oczywiście paleę kurczakową. Za obydwie rzeczy zapłaciliśmy w sumie, to jest palea kurczakowa. Za obydwie rzeczy zapłaciliśmy w sumie 9 euro. No i w takich właśnie klimatach będziemy spożywać, a potem atakujemy tą górę, żeby zdobyć ten zamek. Zobaczcie, jakie klimaciki. A tam gdzieś w tamtą stronę jest plaża. Życzcie mi smacznego. Ja nie wiem, jakie ona się zabierze do tej krewetki, pojęcia nie mam zielonego. Ale to jest jej problem, nie mój. Dobra, słuchajcie, pojedzone i powiem wam, że smacznie i ona poradziła sobie z krewetkami. Ja sobie poradziłem z paleą, czy tam paleą, nie wiem, jak to się wymawia. No i co? Po żarciu atakujemy zamek i to gdzieś jest tam na skałach, będziemy się wspinać. Oczywiście nie jak zawodowi alpiniści, ale po jakiejś krętej ponoć ścieżce spróbuję wam to nagrać na timelapsie. Na razie mamy chyba dość gdzieś do tego punktu, do tej wieży, co leży, jeży na wieży i nie wie, czy wierzy, czy nie wierzy. Tak to, słuchajcie, wygląda. No, jestem bardzo zadowolony z tego, że tutaj dotarliśmy, to miasteczko typowo turystyczne, małe, skromne i naprawdę ma swoje uroki, a jeszcze przed nami plaża, no i ten zamek na samej górze, także timelapse odpalamy i naginamy. No i słuchajcie, jesteśmy u podnóża tegoż zamku, tego kastelu. Ponoć idzie się 15 minut. Dosyć stromo, jak widać. Czy będzie to 15 minut? Pojęcia nie mam. No ale cóż. Trzeba startować i iść do góry, o ile to jest dobra droga. No, robi wrażenie. Słuchajcie, weszliśmy. Nie było to może 15 minut, ale jesteśmy u podnóża tegoż zamku, nie? I powiem wam, warto było. Szliśmy, nie wiem, około 18 minut z przystankami lekkimi. Cały czas, jak widać, było to wąską, taką krętą dróżką.
ale ja wam pokażę, po co tu było przyjść i dlaczego było warto. Po pierwsze jest ten zamek, który ja właściwie nawet nie wiem, czy to nie jest teraz przerobione na kościół, nie? No ale castello, castel to jest zamek. Mniejsza większość, nie będę tutaj dochodził prawd. Widok, który się rozprzestrzenia, po prostu rozwala wszystko. Popatrzcie, z tej strony macie pogląd na całe miasto. Po prostu jest, kamera tego nie odda, co ja teraz tu widzę, naprawdę to jest kosmos jakiś. No i przechodzimy, słuchajcie, do morza. I tam, gdzie jest plaża, tam też się udamy, jak tylko wrócimy. Jest też rzeka, która wpływa do morza. No i góry. Ja, słuchajcie, ja jeszcze wczoraj mówiłem, że rozmawiałem z Iwoną i mówiłem, że słuchaj, fajnie, żeby jeszcze takie góry gdzieś były. I ja nie wiedziałem, że tutaj są góry w ogóle. No i przyjechaliśmy i słuchajcie, marzenia się spełniają. Są góry, jest morze. Właściwie to jestem na górze. Jeszcze pokażę wam inny widok na inną stronę, który też robi ogromną furorę. Jest kilka miejsc widokowych, jest wejście na zamek, czy będziemy wchodzić, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiamy, być może wejdziemy, a tutaj macie jeszcze kolejny zajebisty widok, po prostu niczym jakaś rivera, tylko ten odgłos nie pasuje, ale widok jest po prostu, no jak z kosmosu, słuchajcie, jak z kosmosu. Nie wierzę w to, co widzę, a widzę, wierzcie mi, rzecz, którą naprawdę na długo utkwi mi w głowie. No i jeszcze mamy po drugiej stronie, jak się obracamy, no nasz kastel. Niesamowite miejsce. Niesamowite. Warto, jak już jesteście w Walencji, przyjechać do Curacao. Curelli. Culera. Jakoś tak. Warto, naprawdę warto. Pozdrawiam serdecznie. A to dzisiaj jeszcze nie koniec atrakcji, bo jeszcze wracamy do Walencji, a tam to się pewnie dzieje. Oj, tam się dzisiaj dzieje.